Hej, witajcie, ja jestem Siej, witam was w trzecim i jak na razie ostatnim odcinku z opowieści wojennych z Battlefielda. Ostatnio, ponieważ ostatni ten jakby Tygrys, ostatnio opublikowany tylko 4 grudnia, czyli dopiero za jakiś czas, jakieś tam 2 tygodnie, 1,5 tygodnia. Dzisiaj robimy sobie kolejną opowieść o nazwie Tylarierzy. Strasznie trudna nazwa, nie umiem jej wymówić do końca, ale dobrze. Mamy 1944 rok i zaczynamy sobie tą misję. Także zapraszam was do oglądania tej krótkiej cutscenki zapewne. Soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Idrissa, c'est pas possible. S'ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. A propos tej Francji, teraz tam się nieźle mieli, a oni tu mówią, że fajna, wspaniała Francja, coś takiego.
Okej. Wait, w ogóle cięcie. No tak, jak myślałem. Dobra, sam mam jakąś broń. Czy pistolecik. I tyle. Oj, co mam zrobić? Zabierz stanowisko bojowe kilo. No spoko, biegniemy tam. Uuu, nie strzelają na nas już. Lekorkowiec, tyk, 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 tyk. Dobra. Zdoram trochę amunicji w tym miejscu. Dobra, co my tu mamy? Ha, trzeba z broń, którą ja chcę mieć? Ten tam broń chciał podnieść. Ach, strzelają do mnie. Co oni sobie myślą, te żołnierze? Kurde. Zwinął mi tą broń, czy nie? Ale chuligan. Dobra, dawaj te MP40. Nie, to nie są MP40. No, to ma trochę duży rozrzut. Nie chcę się martwić, ale w ogóle mam tylko, nie wiem, dwa magazynki. O, ale wybuchło. Oj, dobra, mam plan taki, żeby znaleźć tę drugą broń sobie wziąć. Ona jest trochę mocniejsza. Jedna z jednej amo. Amunicjon! Jakie pole walki opuszczam? Yo. Nie wiem, czy w ogóle z dźwiękiem stało, taki jest dziwny, przytłumiony mega jest. No, 120 już nareszcie. Leżę ci było, kurde mi tutaj. Chodzka kiwak będziesz, o nie. Chyba mu się rozwaliłem. Strasznie mało ammo SP w tych broniach. Ale całe 20 strzałów poszło na niego, ale...
To jest wróg, to mój. Chyba. Cyk. Czy to rozwaliłem granatem jednym? To tam rozwalić, tak? Cię granacik. Cyk, rozwalony. Idziemy tymi okopami. Te dźwięki były mega cicho, nie wiem, czy tak mi się wydaje, tylko po prostu, czy tak jest. To by były za mocno przyciszone. Strasznie się składam, tu każe to miejsce. Okej. Zabierz pie... A gdzie to jest w ogóle to miejsce? Zabijcie ich. Pewnie gdzieś ludzie biegną, ale ich nie widzę w ogóle. No co to chodzi w ogóle? Czy nic nie dzieje tak za bardzo? Pewnie tu jest dużo fala, bo patrzę, ile za amunicji jest. To by jeszcze auto jechały. Wydaje się, że teraz bym kupa strzelał, nic więcej. Ho, ho! Ja, coś się podpaliło obok mnie. Dobra, ja potrzebuję, jak się pewnie... Aha, jest z nami, dobra. Oho, dobra, chyba mojego zabili. Teraz patrzcie, taktyki z online'a. Cyk. Cyk. Nie ma ślizgu, ty zapomniałem, ale chyba na nader rzuciłem. No wojnie, Niemcy. Gdzie oni są? Ci Niemcy. To dość czołg idzie.
Ale po dynamit. Co jest? To w ogóle jakaś broń jest tutaj? Czy ją podnieść? Wow, mogę podnieść to, ale dobra, nie, nie, nie. Nie o tym dzisiaj w odcinku. To są amunicje. O, jest Panzerfaust. A jest ten czołg? Poszło. O, na pewno. Strasznie cały ten dubbing zrobiony. Jakieś takie fale, wow, to jest zrobione na fabuła, powiem szczerze. Jeszcze, to jest Battlefield, nie? Monstralera. No kurde, fajne twarze, tak jakby świeżo narodzeni. Jakiej broni w ogóle nie miałem. Od tego zacznijmy. A, wygraliście jeszcze rok wojny, bo to jest 44. I te lagi, tego nie rozumiem, dlaczego są takie zacięcia. Ale może włączę kamerkę. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Ok. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis de mon côté. Pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie là. Mais tak sami lecimy? No, to muszę być po cichu czy głośno? To jest Sixka po Chicago. Aha, bo tu jest ten cały piszczek. Ja
Taki mocna amunicja ma się. Mocne Niemcy. Strasznie jest mało broni, jest mało broni, nie broni, tylko mało amunicji w tych broniach. Ale HP to nieźle. Dobra, cyk, druga broń to jest ta. Jak to jesteś jakaś broń, tak? Parara, to jest jakaś tak, nie wiem, taka dziwna. Zabijają tych ciemnoskórych. Nasz? Jest ten, co tak piszczy? Jak nie ma, to idziemy na pełny, nie? Chałupka mu się zniszczyła. Jo, ale tam jest cepa. To mogę... Czemu tego bokiem nie obszedłem po prostu? Na pewno. A, wracam na pole walki. Czy ja zginę, bo nie umie tu wejść? No oczywiście, uciekłem z pola walki. Ale teraz w sumie jest okazja, żeby iść tam bokiem bardziej. Spróbuj poznać, bo będzie nam została większa. Aż my lokalizują sepy. Jo, to kusi. Ale wait, po co ja tu mogę iść bokiem przecież? Tu jeszcze są granaty. Wow. Co, zniszczalny jesteś? Po prostu lec, nie będę ich zabijał, oni to nie odtawić tej grzeba, nie? Co ty robisz? Coś ta gra jest zresztą dopracowana, winać. Szajse. Jezu, no po kolei, ile was tu może? Może was tu być. Teraz tam z tych tyłu do mnie idą. Co ja zrobiłem złego? Co mnie cofnęło tak z kwestii?
Co? Nie zginął? Taki mocny? Łapcie. Jak jest po niemiecku, sznela, sznela. Ora się wymęczył. Chyba to nie starczyło w ogóle. Co to jest w ogóle jakaś dynamit, aha. Cyk. A, bo to jest nie mam tam kodu taktowego. Nie te czasy. Właśnie minąłem. O, lecypa. Siedzę, że jak ja się nie ruszę. No, zle amunicja leży do mnie. Ale. Nie ma. No spokojnie, jo. Jezu, lepiej ci. Co, nie oberwało? Nie! Mam wrócić na to miejsce, gdzie źle zabija ludzi. Tu mam to dynamit zniszczyć, co mam sobie zrobić? Dynamit, w ogóle dynamit mam dość chyba, nie? A, wymieniłem 3 dynamity za 2? No teraz średni biznes, co ja teraz robić? Aha, kasenka. Wait. Idrissa, te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné.
On n'a pas part en retraite. Tu peux venir, mais... Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Ale... Ale podchody. Dobra. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance. C'est na pewno to jest Sega z online. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. Aha. Dobra, zniż jakieś cele. Dobra, idziemy tam na pewno, nie? Ale na strzałów nie skończyłeś. Aha, dobra, strzała za szybko. Coś wydarzyło we mnie. Ja, to są czołgi. Chyba się zabiłem tym. Ciężkie to jest takie życie. Co szybko zaatakowałem, nie wiedziałem, że tam są te typy.
broń to włączył. Proszę, Valer, nie było 15 sekund. Ja, to jest jakiś asesman. Co, nie zginął? Tak, wszystko wybuchu był. Właśnie, mogę jakieś, mam jakieś pistolet, co mogę sobie zwać pomoc, nie? To sobie strzelę, wait. Nie wiem, co z tym chodzi, ale okej. Ło, jak go skasowało. No spoko, zniszczona ta wioska. Nie, w ogóle za bardzo nie, że nie widzę, z drugiej prawdopodobnie. O, się no mogę coś strzelić. Ja się tak odsuwasz, co nie, jak szybko. Dobra. Nie będziemy headshotów walić, tylko tam w ogóle jest jakaś wieża. Dobra, idziemy się bokiem, nie? Dobra, lecimy na całego, nie? Uo, chodźcie do Niemcy. Moi, dobra. Spokojnie, na ciebie też starczy strzałowiu. No, że są łowy w bronie, nie jak było kiedyś. Co jest za broń? A to jest lepsze takie. Nie mam takie odrzuty na tym. Dobra, starczy. No bo spoko będzie co Glenn gada, nie? No ale dobra, o Jezu. Ta ma strasznie mało amunicji, 25 to tyle FAMAS miał. Oni nam przejmują cel, czy mi się wydaje? Bastion w ogóle niszczymy, nie wiem co chodzi. My friend. No jak pole jakieś minowe.
Korkowiec. Pewnie zawsze u nas jak był odpust, to dziadek się śmiał, że korkowiec z korkowcem muszę kupić. Dobra, kładziemy się, przeładowujemy. Mamy czołgi, bo jeżdżam. Jakiś szmat, jakiś list. No i Panzerfaust. Ale zniewaga przeciwnika, patrzcie. Cyk. Myślałem, że go zabiję z tej. Maczety, ale on już tak biegł do mnie dość mocno. Ja, to są jakieś te petardy. Ten się chycił. Mnie interesuje tak cię. Flaga Trzeciej Rzeszy. Chyba nie, to jest francuska flaga z gwiazdą. Ale uderzyło. Co on zrobił? Co w to się poleci dalej? Tutaj na śmierć lecą, tak się nie biegnie na wojnie. Coś nie, żebym był, nie? Tak doświadczenia. Fajny tak slow motion. Ja miałem zginąć, czym się wydaje. No bo go zabiło trochę. A
A nie, po prostu go głuszy, on żyje. Co się nie wiadomo. W sensie, nie wiem. A nie, znam się, nie jestem medykiem. Chyba koniec. Aha, ma rany na brzuchu, no to nie przeżyje. To nie ten czas, nie ta wojna. Ach, te niemieckie czołgi. A co to w ogóle za broń? To nie są moje bronie, jakaś... Snajperki? Aha, chyba, że to moje, nie wiem. CX z buta wjeżdżam. To jest pewnie jakiś ten szpital taki. Albo umieralnia, to jest taka opcja. Widzę, że Niemcy. Czy Francja. Czy my nie z kim walczymy? My bo z Francją walczymy. No. Jest koniec? Tak? 40 minuty? No, gdzie generał? Na Facebooka, cyk. Czemu nie gumują po kolei? A, bo ci ludzie są już teraz mega starzy po tej wojnie, to jest 44, tak się robi dziś, powiedzmy, nie wiem, 32, 30. Już miałem prawie po 80 lat, 80. Podejrzewam, że są starość, nie, 100 lat, tak, nie do końca. Latem 34 roku żołnierze całego świata trafili na francuską ziemię. Wolna francuska armia ze strzelcą oraz sojusznicy. Teraz na walki o kraj, którego nigdy nawet nie widzieli. No to było normalne na drugiej wojnie, mi się wydaje. Wszystkim na łączu z kraj, którego większość nie widziała na oczy. Aż tak dziwnie.
Łączyć się dużo. Teraz też ich tam jest pełno, nie? Ta ruka, Francji w ogóle teraz jest mega wojna, jakaś się gospodarka wali podobno. Strajkują. Kurczę, to koniec, taki krótki odcinek z tego wyjdzie. No, spoko. Także wam się odcinek podobał. Ja wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że dacie łapeczkę w górę. Myślę, że dacie łapeczkę w dół, jak się wam nie podoba. Jak się podobało w górę, jak nie, to w dół. Zostawcie subskrypcję i zapraszam was do ostatniego odcinka, który będzie praktycznie, nie wiem, 5 grudnia dopiero, bo no jak wiem, jeszcze niecała fabuła została napisana, wydana i tak dalej. Także wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i czekamy do 4 grudnia. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, żuwik.